Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy w dniu 21 stycznia 2016 roku. Rady Gminy Komisji Budżetu Samorządu Naszego Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Rodziny, Sportu, Rekreacji i Wypoczynku. Dlaczego ja, bo pan Romek będzie na rzecz podręcznika, tak? No, tak. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad. Możemy przejść do punktu drugiego. Witam pana wicewójta, panią panią skarbnik, pana sekretarza, wszystkich pracowników poszczególnych pionów Urzędu Gminy, panów i panie sołtys, wszystkich radnych również witam. Przyjęcie wniosku do punktu obrad. Drodzy Państwo, mam taką propozycję, żeby dołożyć do, jako punkt 7, do analizy projektu, analizy projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Porąbka z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Porąbka. Czy możemy wprowadzić ten punkt? Może podam pod głosowanie. Chcę zacząć tego punktu? No właśnie. Dziękuję Państwu bardzo. W takim razie możemy przejść do punktu trzeciego. Analiza projektu uchwał przygotowanych pod obrady 14 sesji Rady Gminy, a dotyczących następnych spraw. Punkt pierwszy. Udzielenie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla miasta Bielska Białej na dofinansowanie działalności ośrodka przeciwdziałania problemom alkoholowym w Bielsku Białej. Czy ktoś z Państwa zechce zabrać głos na ten temat? Przepraszam, co roku mamy ten temat. Radni, większość radnych wie, że co roku mamy ten temat. I to jest zbliżona chyba kwota, prawda? Troszeczkę większa. W takim razie daję pod głosowanie projekt uchwały udzielenie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla miasta Bielska Białej na dofinansowanie działalności ośrodka przeciwdziałania problemom alkoholowym w Bielsku Białej. Kto jest za przyjęciem tego projektu? Jednogłośnie. Dziękuję Państwu bardzo. Możemy przejść w takim razie do punktu drugiego. Uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Porąbka. Ja jedynie mogę powiedzieć, że Państwo dostali materiały, zostało wszczęte postępowanie nadzorcze, tak jak wyjaśnię, jak było. Musieliśmy poprawić pewne rzeczy w regulaminie, te poprawki zostały naniesione. Dostali Państwo materiały załączone. Państwo, czy ktoś chce zapytać? Proszę bardzo. Ja chciałam tylko powiedzieć, że dla mnie przygotowanie się do procedowania tej uchwały było przyjemnością. Z racji tego, że było coś takiego, czego do tej pory nie było, a co myślę jest dobrą praktyką. Jeżeli coś zmieniamy, coś wprowadzamy, to było i jest. I wtedy nie musimy szukać sami po prostu starego tekstu. Nie musimy pracować. Od razu mamy tą różnicę, możemy wyjaśnić. Także ja bym bardzo prosiła, że jeżeli pan przewodniczący będzie trwać nad przygotowaniem projektu uchwały, również żeby ewentualnie nawet zamiast uzasadnienia, jeżeli nie ma, a byłyby takie wstawki, prawda, żeby właśnie coś takiego robić. Chciałem zapytać, przepraszam, czy bo poszło pismo, prawda, do Urzędu Wojewódzkiego w sprawie wstrzymania tego wszczęcia postępowania, czy jest jakaś odpowiedź? Jeszcze nie ma. Nie ma. Znaczy odpowiedź będzie umowę postępowania w przypadku, jak Rada podejmie tę uchwałę. I teraz do Wydziału Nadzoru i wówczas na tej podstawie będzie wydane ogłoszenie. Proszę bardzo. Teraz pytanie. Rozumiem, że w tym
momencie, czy my tylko w tej uchwale nie ograniczamy ilości odpadów? Tutaj nie wolno tego robić. Tutaj nie, ale będzie to w innym miejscu. Jest, jest szczegółowy w zasadach. W takim razie możemy. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? W takim razie możemy poddać pod głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borowka. Przed zaczęciem tego projektu. Dziękuję Państwu bardzo. Punkt trzeci. Określenie kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organy to warunki gmina Borowka do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkających poza obwodem szkoły. Panowie Przewodniczący, Szanowni Państwo, bardzo prawny wojewody odniósł się do merytorycznych zapisów uchwały, natomiast co do trybu wejścia w życie uważam na prawnie, że jest to akt prawa miejscowego, w związku z tym uwzględnione to zostało, została przeprowadzona konsultacja i poprawiona wersja jest Państwu przedstawiona. Ja rozmawiałam osobiście z nadzorem prawnym, zadałam im pytanie, dlaczego uchylili w całości uchwały, a nie tylko ten zapis, skoro 3 lata temu dokładnie zrobili tak, jak byśmy sobie tego życzyli, czyli uchylili tylko sam przed wejściem w życie. No ale pani uznała, że jest nowe czasy, nowy porządek. Zmienił się wojewoda. Dokładnie. Tyle mogę Państwu zrobić. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zadać pytanie, zadać głos? W takim razie poddaję pod głosowanie punkt trzeci, projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Borowka, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkających poza obwodem szkoły. Kto jest za przyjęciem tego projektu? Jednogłośnie. Możemy się w takim razie do punktu 4. Sprostowanie w planie gospodarczym gminy Borowka na 2016 rok oczywistej omyłki pisarskiej. No może ja powiem. Proszę Państwa, pamiętacie Państwo dyskusję na komisji o przeniesieniu 50 tysięcy z projektów do zadań współfinansowanych ewentualnie ze środków unijnych na zadanie nowo utworzonych w Bujakowie, mianowicie zagospodarowanie terenu wokół budynku gromadzkiego i nastąpiła pomyłka, po prostu ta kwota 150 tysięcy nie została zmieniona na 100, co zauważyliśmy dopiero po sesji. No i oczywiście musi nastąpić sprostowanie, bo to jest błąd oczywisty, który został poprawiony w jednym miejscu, a w drugim nie. No tak jakoś się stało perforze. Przepraszam. Ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos? W takim razie poddajemy pod głosowanie punkt 4. Sprostowanie w planie gospodarczym gminy Borowka na 2016 rok oczywistej omyłki pisarskiej. Kto jest za przyjęciem? Jednogłośnie. Dziękuję Państwu bardzo. Punkt 5. Dokonanie zmiany w uchwale nr 20 przez 192 przez 2012 Rady Gminy Borowka z dnia 30 października 2012 w sprawie podziału gminy Borowka na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Proszę bardzo. Proszę włożyć tą kwestię porządkową związana z nadaniem nowych ulic. One się muszą znaleźć teraz w okręgach, w następnym etapie w obwodach. Porządkowa uchwała. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos? W takim razie dajmy pod głosowanie punkt 5. Dokonanie zmiany w uchwale nr 20 przez 192 przez 2012 Rady Gminy Borowka z dnia 30 października 2012 w sprawie podziału gminy Borowka na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Kto jest za przyjęciem? Jednogłośnie. Dziękuję Państwu bardzo. Punkt 6. Uchwalenie na 2016 rok 1. Ramowego planu pracy Rady Gminy. Otrzymali Państwo plany pracy. Zapoznali się Państwo z nimi. Ktoś coś do tych planów chciałby dodać? Coś powiedzieć na ten temat? Proszę bardzo. Przeglądając ramowy plan pracy Komisji Morskiej, Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Rodziny, Sportu, Rekreacji i Wypoczynku za
spotkania, czy ktoś z Państwa na temat ramowego planu pracy Rady Gminy chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Ja czytając ten plan, bardzo się ucieszyłam, że zaplanowane jest spotkanie w sprawie ustalenia statutu gminy Borówka, ponieważ na ten nowy statut dość długo czekamy. Dość długo czekamy. No i dobrze, że on będzie, że popracujemy nad nim. A nam, młodym radnym, jest to bardzo potrzebne. Dziękuję. W takim razie daję pod głosowanie uchwalenie na 2016 ramowego planu pracy Rady Gminy. Kto jest za przyjęciem tego planu? Dziękuję bardzo. Podpunkt A. Plan pracy Komisji Rewizyjnej. Również Państwo, przepraszam, plan pracy Komisji Rady Gminy. Komisji Rewizyjnej w pierwszym podpuncie A. Kto z Państwa na temat Komisji Rewizyjnej? Czyli dajmy pod głosowanie punkt A, ramowy plan pracy Rady Gminy Komisji Rewizyjnej. Kto jest za przyjęciem tego planu? Dziękuję Państwu bardzo. Ramowy plan pracy Komisji Budżetu oraz Komisji Kultury. Teraz Pan Grzegorz zechce zabrać głos. Komisji Budżetu. Obydwie komisje? Obydwie, tak. To daje pod głosowanie. Zostałem za osobą. No, czego mi zabrakło w planie pracy Komisji Kultury i tak dalej? Zabrakło mi spotkanie z prezesami UKS-u. No może wyjaśnię, bo odbiliśmy, że w tym roku planujemy, no bo tych spotkań zawsze w poprzednich latach robiliśmy. No właśnie. Dlaczego akurat... No jeżeli pan uważa, że wprowadzić, to proszę dać znaczy, że wprowadzimy, no ale... W tym roku i poprzednich przez dwa lata no, są były te spotkania. Tak się to powiela. Jeżeli radny uważa, że prowadzić, to proszę bardzo. Nie jest to spowodowane takim zwyczajem, który był do tej pory, tylko tym, że zmieniły się nieco sposoby funkcjonowania klubów sportowych. Myślę, że to mogło wprowadzić pewne niedomówienia, które być może wymagają wyjaśnienia. Być może prezesi UKS-u oczekują od nas jakiejś większej pomocy albo mniejszej. A ja chciałbym się po prostu dowiedzieć, jak sobie poradzili z nowym sposobem finansowania działalności. Czyli proponuję panu dołożyć jeden punkt. Zaprotokołowałem. Przepraszam, wróć. Słusznie mnie tutaj poprawiają. Finansowania w ogóle sportu, bo ja już to tak takim skrótem myślałem się posłużyłem UKS-u, ale są również inne organizacje, które działają w zakresie sportu. W szczególności oczywiście mam na myśli dzieci i młodzież. Bo to główne, myślę sobie, zadanie ze strony gminy. Nie ma żadnego problemu, pan do życia Tak. Będzie taka analiza systemu, zasad finansowania sportu w gminie. Tak, no tak, jak to do tej pory było określane, tylko chodzi mi o samą ideę, żeby dać możliwość wypowiedzieć się, że są, jeżeli oczywiście uznają to za konieczne, być może niektórzy myślą tylko krótkie sprawy. Tak miejmy nadzieję, że to już nie powtórzy. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Proszę bardzo. Przepraszam, w planie pracy budżetu, szanowni, zabrakło mi punktu dotyczącego tego, żebyśmy pokryli nas planem zagospodarowania przestrzennego i tutaj przekwalifikowaniem działań, bo wiemy, że tutaj mieszkańcy pukają do naszych drzwi i tam chyba 300... To znaczy, jeśli chodzi o przekwalifikowanie działań, to może jest za wcześnie. Czy można powiedzieć, na finale mamy przygotowany przedmiot zamówienia, jeśli chodzi o studium. To oczywiście będziemy musieli, w tym roku zaczniemy z tym studium, więc ja myślę, że to jeszcze może troszkę za wcześnie, jeśli chodzi o wnioski mieszkańców. Ale myślę, że nie ma problemu, jak w trakcie coś wyjdzie, no to Państwa będziemy informować, co się dzieje. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciał zabrać głos? W takim razie daję pod głosowanie wniosek pana radnego Filarskiego o dołożenie punktu, jeżeli chodzi o finansowanie sportu do ramowego planu pracy Komisji Kultury. Kto jest za przyjęciem tego wniosku? Jednogłośnie. Dziękuję Państwu bardzo. Teraz daję pod głosowanie ramowy plan pracy Komisji Budżetu. Kto jest za przyjęciem tego planu? Bardzo Państwu dziękuję.
czwarte, żeby zapoznali się z pismem, a jeszcze później. Czyli w takim razie daję jeszcze raz panu głosowanie ramowego planu pracy Komisji Kultury z poprawką pana Ślaskiego. Czy jest za przyjęciem tego planu? Dziękuję państwu bardzo. Przechodzimy teraz w takim razie do tego punktu 7. Sprawy zmiany uchwały nr 4/20/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia kryteriów wraz z listą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Porąbka. Proszę bardzo, pani. Panowie przewodniczący, szanowni państwo, no cóż, rzeczywistość nas dorwała. Jutro wchodzi ustawa zmieniona, ustawa o systemie oświaty. Zapis, który tam mieliśmy w tym paragrafie pierwszym, brzmiał: każdy 5-letni objęty obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz kandydat z odroczonym obowiązkiem szkolnym 10 punktów. No wiadomo jest, że przesuwa się ten wiek szkolny na 7-letnie dzieci. W związku z tym no, zapis ten jest nieadekwatny do zapisów ustawy, a poza tym po rozmowie z dyrektorami przedszkoli również preferowanie dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym nie ma sensu, dlatego że, proszę państwa, rekrutacja kończy się w kwietniu. Rzadko które dziecko albo w ogóle te dzieci nie mają jeszcze decyzji z poradni psychologiczno-pedagogicznym o odroczeniu. W związku z tym pozwoliłam sobie wykreślić ten punkt z tym, że mam ogromne wątpliwości, bo czy w naszej sytuacji jednak mimo wszystko nie dopisać, że będziemy preferować dzieci 4, 5 i 6-letnie 10 punktami, tak jak zaproponował rok temu pan Pilarski. Przeszło nam to w nadzorze prawnym, z tym, że ja już mam rozstrzygnięcia nadzorcze, które jakby eliminują tego typu zapisy, bo konstytucyjna równość każdego podmiotu wobec prawa jest gwarantowana, więc nie wiem, czy nie zaryzykować i jednak nie spróbować się wkusić w sytuacji, kiedy w naszej gminie no nie ma tych miejsc przedszkolnych, a wiecie państwo, że wobec 5- i 4-latków macie państwo no, obowiązek zapewnienia im miejsca. Czy przygotowałam sobie tu taki zapis, czy kandydat 4-letni, 5-letni oraz 6-letni objęty obowiązkowym rocznym przygotowaniem 10 punktów. Nie wiem, czy nie zrobić, mimo że tak jak mówię, mam uchwały dwie, jedną z Bełchatowa, gdzie nadzór prawny łódzki uchylił im, że nie wolno preferować dzieci. W związku z tym, no nie wiem, no czy pójdziemy, jak to się mówi, wabangi, może nas to coś uratuje z tym, że jeżeli chodzi o tą sytuację naszą, no to nie będzie drugiego etapu, bo proszę państwa, jeżeli w Kobiernicach jest trzy miejsca na całe sołectwo, no to do czego będziemy robić rekrutację, no ale Bujaków to jest podobnie, 2 dzieci, Czaniec 13, Porąbka 6 dzieci, tyle jest wolnych miejsc w placówkach przedszkolnych, więc na dzień dzisiejszy, bo tą liczbę mamy, bo wiemy, że tyle dzieci jest odroczonych, a rekrutacja kończy się u nas no, końcem kwietnia, w związku z tym nie wiem, co państwo na to. Liczę na odpowiedź, czy jednak ten zapis wprowadzić, mimo że cały rok nadzory prawne pracowały nad tym, że czyścili te uchwały, no bo wiadomo, że ten rok był pierwszy taki. Czy wpisujemy tą punktację dodatkową dla tych dzieci 4, 5 i 6-letnich? Co państwo na to? Kto z państwa chciałby jeszcze coś poradzić, bo to tak. No. Ja chyba nie zaskoczę panie dyrektorze, ja w pełni się zgadzam oczywiście. Sama pani dyrektor przed wami powiedziała, nowy wojewoda, nowe obyczaje, może nam przepuszczą. Do sprawdzenia nie mamy nic. No mamy, no sprawdzenia nie mamy nic. Możemy tak tylko zyskać. Tylko, że jest niebezpieczeństwo, że jeżeli nam ją uchylą ten zapis, to zostaniemy ze zapisem starym, że dzieci 5-letnie są objęte obowiązkowym przygotowaniem. A nie można pracować wcześniej, bo ustawa wchodzi dopiero jutro w życie. Bo 8 stycznia została ogłoszona, 14 dni od dnia ogłoszenia, więc nie było jak zrobić wcześniej tej zmiany, bo wiadomo, że ta zmiana się rodziła na dniach. I tu jest niepojęcie.
To jest takie pytanie merytoryczne, czy rzeczywiście musimy już tej tą opcję, o której będziemy podejmować dzisiaj i na najbliższej sesji, czy może wystarczy, że zrobimy to w przyszłym miesiącu? No ale co nam to zmieni? Im, jak już rekrutacja, o to chodzi, że my do 31 stycznia mamy ogłosić zarówno, bo teraz jest to po stronie organu prowadzącego, harmonogramy rekrutacyjne z zarządzeniem wójta i mamy obowiązek publikowania tych uchwał zarówno tej szkolnej, jak i tej przedszkolnej na BIP-ie, na stronie, że no, musimy tych ludzi przygotować. Warto spróbować. Wtedy zmienimy i dostosujemy się do tego. No trudno. Będzie wisieć na stronie to, co będzie wisieć. Niestety nie jest to zaniedbanie ze strony urzędu, ale tak jak mówię, ustawa dopiero wchodzi w życie z dniem jutrzejszym. O 7 lat. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? W takim razie daję pod głosowanie projekt uchwały. To znaczy nie, z zapisem tym, który przeczytałam, dobra? No to pójdziemy w ten. Kandydat 4-letni, 5-letni oraz 6-letni objęto obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym 10 punktów. Nie, wykreślamy tam w paragrafie 2, skreślamy ten punkt 6, on mówił o oświadczeniach, ale dzieci przyjmowane normalne daty urodzenia, więc niepotrzebnie brać jeszcze dodatkowo od rodzica papier, że dziecko ma 5 lat czy 4, kiedy przy rekrutacji wiadomym jest, bo to ze zgłoszenia wynika. Więc tamten zapis byśmy zastawili, tylko ten, to ja jeszcze spróbuję to sesji. Zobaczmy, co to jest. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? W takim razie daję wspólne głosowanie projekt uchwały z tymi zmianami, które podała Pani projekt uchwały zmiany Rady Gminy Borąbka z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia kryteriów pracy z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borąbka. Kto jest za przyjęciem tego projektu? Jednogłośnie. Dziękuję Państwu bardzo. Możemy przejść w takim razie do punktu 4 ludzkiego. Zapoznanie się z pismami radnych Kowiatowskiego w sprawie zwiększenia stanu zatrudnienia w Urzędzie Policji Kobielnica. Otrzymaliśmy te pisma. Czy ktoś z Państwa chciałby powiedzieć coś na ten temat? Pozwólcie Panie, na dzień dzisiejszy zorientowany, czy jest szansa po prostu większego zatrudnienia? Nie ma. No, nie to znaczy, po pierwsze adresatem pewnie ten pan, który tam jest, właśnie, dlatego, że to nie komendant miejski, to jest wolny od tego świata. Tylko komendant wojewódzki. Tego typu uzasadnienie to jest. Ale komendant miejski się może zwrócić do wojewódzkiego. Ja przypuszczam, że komendant miejski zwracał się jednokrotnie do komendanta. Natomiast komendant miejski może się przesunąć w ramach posiadanych etatów. W ramach komisariatu może zmienić. Gdybyśmy wzięli tak naprawdę porównanie ilość etatów, która jest ilość zatrudnionych w Komendzie Miejskiej Policji na poszczególnych komisariatach, to moim skromnym zdaniem co najmniej 10-15% etatów z Komendy Miejskiej winno trafić. To jest kwestia organizacji. Ile etatów się przeznaczy na tak zwaną biurokrację, a ile etatów się przeznaczy na wykonywanie zadań stricte policyjnych, to znaczy obsługę zdarzeń, obsługa patrolowa i tak dalej. Natomiast na pewno nie może być uzasadnieniem, że ilość mieszkańców się zwiększyła. To nam się nie zwiększyła ilość mieszkańców. Bo jeżeli żeśmy mówili o Świecach, to nam się zmniejszyła ilość mieszkańców, dlatego że tam 2000 ludzi wyjechało z gminy Borąbka, których nie ma w ogóle. Więc opieranie się na tego typu uzasadnienia jest taki nonsensem. Każdy może sobie wrzucić sprawdzić, ile jest ludzi i tak dalej. To jest kwestia organizacji pracy, dzwonień lekarskich, wielu, wielu rzeczy, które na to się składają. Także no ale tak sobie napisała Rada Powiatu, wolno jej.
to jest jeszcze jedna możliwość, że z której korzystamy kozy, to jest wykupienie określonych ilości godzin patrolowych. Jeżeli Państwo uważacie, że bezpieczeństwo na terenie gminy Porąbka jest zagrożone, może sobie zażyczyć w określonych dniach, godzinach, miejscach grupę patrolową, na którą to zapłacić. Powszechnie robi to prezydent miasta Bielska-Białej, robią to gmina Kozy, to również robi, Czechowice to robią, więc wiele gmin to robi. To jest taki najtańszy sposób. Natomiast ten sposób dofinansowywania policji, jaki model, jaki obowiązuje w gminie Porąbka, to jest najgorszy z możliwych, jaki może być. Nikt nie sprzedaje obiektu za 40% wartości. A nie mówiąc o tym, że policja za śmieci nie płaci. Chyba, że płaci. Płacą teraz już? Tak? Przestaliśmy płacić już? Tak, tak, przestaliśmy. To fan na wysokości chociaż. Za śmieci płacą. Czy ktoś Państwa jeszcze na ten temat? Ja myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to pismo poprzeć jako rada, w końcu dotyczy to naszej gminy. Jeżeli była taka możliwość, żeby zwiększyła się liczba tych etatów, to tylko z korzyścią dla nas, a poparcie pisma nic nas nie kosztuje. Prawda? Jeżeli Państwo są za tym, żeby to pismo poprzeć, to jak najbardziej możemy stosować takie pismo popierające inicjatywę rady powiatu. Takie jest moje zdanie. Ale czy my partycypujemy w kosztach? Nie. Właśnie o to takie pytanie. W kosztach czego? No tych policjantów. Zatrudnienia. Nie. Każdy z panów ma swoje racje, ale ogólnie co do zasady intencja nie jest zła. Intencja wręcz jest bardzo dobra. Z tego co ja sobie przypominam i z tej wiedzy, którą posiadam, w momencie tworzenia tej jednostki przewidziano dużo wyższe zaszeregowanie etatowe. Później ono zostało w ramach redukcji obcięte, redukcji kosztów i istniejących policji w ogóle wakatów, czyli stanowisk nieobsadzonych przez policjantów. Dobry jest również moment, w którym Rada Powiatu postanowiła z takim pismem wystąpić, bo obecny komendant główny sygnalizuje zamiar przesuwania etatów z jednostek wyższego rzędu do jednostek niższego rzędu, po to, żeby więcej policjantów uczestniczyło w działaniach, powiedzmy tak kolokwialnie, na pierwszej linii. Tylko że no, w tej formie, w której to jest, to wybaczcie Państwo, ale jako funkcjonariusz policji no jest to takie naiwne, po prostu jak to pisał przedszkolak do ministra oświaty. Wydaje mi się, że nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy zasygnalizowali chęć poparcia jak najbardziej, bo jest to w naszym interesie, z uwzględnieniem merytoryczności tego pisma. Poczynając od adresata, czyli komendanta wojewódzkiego, a komendant miejski do wiadomości, bo zapewne też będzie chciał to stanowisko w jakiś sposób wykorzystać do pozyskania nowych etatów. Poprzez treść tego pisma, które należy oprzeć o dane statystyczne z zakresu bezpieczeństwa na terenie gminy Porąbka i gmin sąsiednich wchodzących w rejon działania Komisariatu Policji w Kobielnicach, a tu z całą pewnością możemy liczyć na pomoc pana komendanta, bo i w jego interesie jest większe zatrudnienie w służbie, przez takie drobiazgi, lapsusy językowe, tak bym to nazwał, zwiększenie stanu zatrudnienia może sugerować zwiększenie ilości etatów dla sprzątaczek. Policjanci nie są zatrudniani. Policjanci są mianowani i służą ojczyźnie. No i kończąc na ostatnim zdaniu z tego tekstu, nie wiedziałem, że Kobielnice się od nas odłączyły i są samodzielną gminą. Bo zapis brzmi na obszarze gmin Kozy, Wilanowice, Kobielnice. Panie przewodniczący, gminą historyczną. A, ja tego absolutnie nie ujmuję. Ale myślę, że... Czasach, kiedy Kobielnice były gminą historyczną, to chyba jednak inny rodzaj służb porządkowych, szczególnie Starstwa Austriackiego, zapewniał ładny porządek, prawda? Proszę Państwa, po to, żeby Wilczyn i Owca cała, ja proponuję ułożyć własne pismo. Przygotować takie własne pismo, tak? Własne pismo, w którym nie będzie tego typu lapsusów.
będzie to miało wszystko ręce i nogi, parę konkretów podać, ale takich rzeczywistych, prawda, które ważne są w tym przypadku, chociażby powierzchnia, terytorium, na którym funkcjonuje konserwator, który powoduje obsługę zdarzeń wydłużoną i tak dalej. Jest parę takich elementów, które ewentualnie można wykorzystać. Niekoniecznie powołując się na tą większą, mniejszą liczbę mieszkańców, to tak naprawdę nie o to chodzi. Etat policyjny nie jest naliczany na liczbę mieszkańców. Jest wiele, kilka punktów, które są brane pod uwagę, ale nie jest to ten jeden z elementów najważniejszych. To ja taki wniosek składam. Ewentualnie można to zaproponować gminie Wilamowice i gminie Kozy. A gmina Kobiernice może przyłączyć. Ja myślę, że pozwolimy się ewentualnie pod tym naszym stanowiskiem podpisać i staroście, i radnym starostwa. I pozostałe radom, żeby się zapoznali. Jeszcze jedna uwaga merytoryczna. Mówimy zapewne o wzroście etatów przeznaczonych do służby prewencji, a w szczególności służby patrolowo-interwencyjnej. Bo, no tak mówię, z tego pisma w tej chwili to albo może komendant wojewódzki może przydzielić większe etaty dla sprzątaczek, może zwiększyć zatrudnienie w pionie kryminalnym albo w sekretariacie, tak? Bo nie określono, napisano status zatrudnienia. Państwo sami ocenicie, czy te nasze argumenty jako byłych obecnych funkcjonariuszy są warte wzięcia pod uwagę, czy nie. Czy ktoś na ten temat chciałby coś powiedzieć? Proszę bardzo. Ja uważam, że przesłanie jest jasne. No jest coraz więcej tej pracy biurowej, czyli papierkowej. I uważam, że powinniśmy to puścić, przegłosować i nie zajmować się wzorami. Chyba radny uważa argumentację. Ja tak uważam. Mam prawo mówić. Nie zgadzam się, przepraszam, zgadzam się z argumentami. Zgadzam się, dobrej jakości argumenty. Tak. Dobrej jakości argumenty. Proszę, robimy swoje wystąpienie. W sensie komisariat policji, w Krynicach powstał, to był komisariat kiedyś w Krynicach, komisariat w Kozanie, tam w Wilamowicach. To zostało połączone w jedno i powstał komisariat w Kobielnicy. Ale nigdy nie pomyślał z góry, że etaty też trzeba zrobić na innych komisariatów. Tak się dostało. Dlatego można robić ciągło zrobić. Bo Kobielnic, z Porąbki komisariat poszedł do Międzychodzia, skóz poszedł do Kobielnic, Wilamowic też. I powstał jeden, ale etaty zostały te same, tam było 25 wtedy etaty. I oni tak brnęło, żeby znaleźć te etaty, bo powiększyć, no bo jednak jest to duży teren. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby odpowiedzieć na to pismo, poprzeć to pismo, żeby nas zakończyć. Dziękuję. Myślę, że oczywiście pismo należy poprzeć, ale również zgadzam się z panem radnym Filarskim i z panem radnym Koncemą, że powinniśmy dostosować swoje pismo z konkretami, które tutaj padły. I popierają pismo, wystosować swoje, przekazać to oczywiście komendantowi, tak jak powiedziałem, i miejskiemu, i komendantowi wojewódzkiemu. I myślę na ten temat zamknąć w tej kwestii. I tutaj to pan Koncepa słusznie zauważył, musimy tak, proszę państwa, zaznaczyć właśnie rozległość, powierzchnię terenu i rozległość. Bo to rozpiętość jest bardzo duża i rzeczywiście, ile razy pan komendant to mówi, są w Wilamowicach, zanim dojdzie do Wielkiej Puszczy, to wiecie państwo, ile to jest. Jest duża motywacja, bo naprawdę ten teren jest bardzo rozległy, mijając powierzchnię. Ale raczej bardziej, przemawia za tym, żebyśmy to pismo swoje poparli danymi, konkretnymi liczbami, bo to jest tylko takie troszeczkę na nie ma konkretów, które przemawiają. Mało tego, no jest to troszeczkę błędów. Dotyczące konkretów tam całego obszaru. Daję tak na razie pod głosowanie wniosek pana radnego o przygotowanie naszego pisma jako rady gminy dokumentacja z tymi konkretnymi zapisami. Czy to jest zamknięcie w kierunku? Jednogłośnie. Dziękuję państwu bardzo. Nie jednogłośnie. Jednogłośnie, przepraszam, to jeszcze raz. Kto się wstrzymał? W takim razie 14 za, 1 wstrzymujący.
Punkt drugi, pismo starostwa powiatowego w Dziękugaju odnośnie zmian w ofercie przewozowej realizowanej na linii komunikacyjnej przez powiat Kto z Państwa chciałby w tym temacie? To znaczy, ja może... Ja bym prosił o ciszę. Przepraszam. Ja bym prosił o ciszę. Chciałem słówko, ten temat jest, można powiedzieć, nieaktualny z tego powodu. To była taka próba, można powiedzieć, końcem roku zwrócenia uwagi, uporządkowania tego. Natomiast ten temat na pewno do nas powróci. To jest nieaktualne, autobusy jeżdżą tak, jak do tej pory jeździły. Zresztą Państwo zatwierdzili kwotę dotacji. Natomiast na pewno ten temat powróci. Trzeba będzie się temu bardzo dobrze przyglądać, jeśli chodzi właśnie o organizację tego transportu. Mam tu na myśli PKS, szczególnie o liczbę pasażerów, którzy są przewożeni. No ale nie chodzi tu tylko o PKS. Na pewno trzeba będzie się osobno spotkać i ten temat rozpatrzyć. Natomiast to pismo jest nieaktualne w kontekście, że... Mogę coś zapytać? Tak, czy te kursy, które tutaj są podane, to one jeżdżą na... Tak. Powiem tylko krótko. Jeżdżą jak do Davos. Prawda jest taka, że to było w grudniu zrobione końcem. To był za krótki czas, żeby przygotować mieszkańców na takie wyzwanie, można powiedzieć, bo trzeba to uporządkować. Natomiast to był za krótki czas. Zresztą sami Państwo radni z Czańca też byli na spotkaniu na Radzie Sołeckiej. Pan Fasymowski na Kozudniku też organizował takie spotkania z prezesem Małachą. U nas w Czańcu też również był. Natomiast był to za krótki okres czasu, żeby tak radykalne zmiany wprowadzić. Ktoś z Państwa jeszcze? Dziękuję. W takim razie możemy przejść do punktu 5 uwolnienia. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie wniosku? Pani Izby. Proszę bardzo. W takim razie chciałem Państwu podziękować.